Dość często występuje potrzeba, aby jakaś wiadomość pokazała się zaraz po uruchomieniu pliku Excela. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że osoba korzystająca z naszego pliku przeczytała tą wiadomość, bądź przynajmniej potwierdziła jej przeczytanie kliknięciem przycisku OK. Możemy to uzyskać korzystając z funkcji Message Box, która wyświetla wprowadzony przez nas komunikat. Aby komunikat ten był wyświetlany po uruchomieniu pliku, makro musi zostać wprowadzone do arkusza tenscoreSheet lub arkusza This Workbook. Przejdźmy do takiego arkusza. Chcemy, aby makro było uruchomione zaraz po jego otwarciu. Wybieramy więc Workbook, a następnie automatycznie wybrana została komenda Open. Istnieje wiele innych zdarzeń, które mogą uruchomić napisane przez nas makro. Na przykład Before Save, przejdźmy do wszystkich na B. Wciskając B na klawiaturze mamy before save, before print, before close. Czyli makro uruchomi się, kiedy użytkownik będzie próbował ten plik zamknąć, kiedy będzie próbował coś wydrukować lub plik zachować. Nas interesuje open. Po wybraniu takiego zdarzenia private sub workbook open oraz end sub zostało automatycznie wpisane do arkusza this workbook. Wpisujemy MSG Box 2014-09. W dniu nagrania tego filmu jest 7 września. Dodajmy połączenie i przejście do kolejnej linii VBCRLF. Powtórzmy to jeszcze kilkukrotnie. Następnie prognoza sprzedaży założenia, przejście do kolejnej linii, kilka enterów i punkt pierwszy. Dane w tym raporcie są przewidywaniami i zmieniają w cyklu miesięcznym. Dwójka, sprzedaż, próbek został wyłączona z raportu. Dodajmy kilka enterów. Następnie przecinek. Dodajmy symbol informacji, a za nim tytuł naszego okna. Prognoza sprzedaży założenia. Tu może przejście do kolejnej linii. Mamy tutaj brak znaku end. Sprawdzę od razu pozostałe elementy. Faktycznie ten błąd powtórzyłem kilkukrotnie i spróbujmy uruchomić to makro jeszcze raz wciskając F8. I taki komunikat zostałby wyświetlony, gdybyśmy zamknęli i otworzyli ten plik. Przy okazji możemy zauważyć, uruchamiając na próbę, że zapomniałem o zerze przed siódemką. Z zerem będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej. Osiem. Ostateczny wygląd naszego komunikatu.